No Lazi, słyszałem, że się Rafonik chce bić, ale z tego co wiem, to najpierw musi wygrać walkę z Isamu, bo tak to raczej musiałbym to przemyśleć. Ty, ale byłeś ze mną, zrobiłeś sparring, był wyrównany, nawet bym powiedział na moją bardziej... No, dominowałem cię, gościu. A mówicie o tym, co... Słuchajcie, nie. Oni mówią o tym, co było tydzień temu w Dark Roomie. Ale wstawaj to na YouTube'a. Stary... To ludzie zobaczą. Ludzie zobaczą, ale stary... To nie była dominacja. No jak nie, gościu? Ja się bawiłem z tobą. Tak, jeździłeś po każdym, z każdym się bawiłeś. No, co ty, gościu, gadasz w ogóle? Ja słuchajcie, nie przerzucajcie się tak tutaj, bo tutaj olejnik płacze. Partnerem filmu jest footballteam.pl. Darmowa gra przeglądarkowa w formie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty, otwierając paczki, ulepszając je, handluj nimi i zostań najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie, dostajesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. To była zabawa, ale faktycznie, jeżeli widzowie będą chcieli, pierwszy jest bonus w kolejce, ale no nie sądzę, żeby wygrał, co ale bonus, zobaczymy. Co bonus? O nie! Spokojnie. Uwaga, wypadł Marcin, telefon komuś. Ja się, Marcin, chętnie z tobą zmierzę. Jeżeli bonus ustąpi, to się chętnie z tobą zmierzę. Ale no nie sądzę, żebyś wygrał z Isamu. Byku. Zobaczymy. No dobra, Adbuster tak się spiął. Co ty teraz zrobisz? A, to jest ta przedtreningówka słynna. Czym ja dostałem? Dzieci w Afryce mogłyby to zjeść. A kanapka? Kanapka, żebyś miał więcej siły, bo ostatnio nie pokazałeś. Jak on cię najebał jak psa przed tą kamerą, kościół. W takim razie, jeżeli... w sumie niezależnie, czy z tobą wygra, czy nie, to jestem gotowy, żeby wyjść z Marcinem do oktagonu. No i... W końcu ktoś. No akurat z tym tutaj... Jestem zadowolony. A on ma Marcin na imię, ja to nie wiedziałem. Jeżeli widzowie tego będą chcieli, oczywiście... O, myślę, że Marcin przyjmie twoje wyzwanie.